Witam wszystkich. Mapa Elhalów. No i gramy Hinolem 122 TM. Jak widzicie obok mnie po lewej stronie nowy czołg z maratonu. Gość sobie już kupił STRVK. Trudno cokolwiek powiedzieć o gościu, bo ma ukryte statystyki. No i co? No i zaczynamy. Ja jadę w swoją miejscówkę. Czyli w Krzaczor. Na prawej stronie. Czołg jest. Jak widzicie, była założona turbosprężarka, więc nie mam optyki. No i zasięg widzenia 434 metry, więc będę grał tutaj nim jak snajper, bynajmniej się będę starał tak grać. O, tam jest KW5, ale on chyba stoi między tymi wzgórzami. Tak, dokładnie, między tymi skałami. No, tu mamy gościa. Spróbuję go tu może pacnąć. Nie wiem, czy dostał. Ale jak widzicie, jest tutaj taka przeszczelina. To STG się nie dostał. Ale tym razem weszło za 446. Może go ta fałka. O, niestety. Fałka przyszła na oparach już. Może wyjdzie znowu. Nie, nie chcę wyjść. No. Czekam, że może wyjdzie. Losowanie na dziewiątki, więc dobra, tutaj gość idzie. Dobra, oddaliśmy strzał. Nie zostałem wykryty. Niestety to przeładowanie trwa dość długo, jak widzicie. Dobra, KW5 też poległ. No i trzy buły mamy ponad 1100. Co tym STRV-em on tam wyczynia, ten chłopak? O matko. O, i zostaliśmy wykryci. Dobra. Został pacnięty. Za 15. No jak widzicie, padają jak muchy. Ten STRV tam leży.
Ale ja go nie zauważyłem, powiem wam szczerze. Dopiero to widzę na powtórce. No tak jak widać, nie zawsze wszystko się widzi. Bo bym go podniósł, no ale jest jak jest. Także nie była to moja jakaś tam celowa robota. Gasimy. Gasimy lisa. No i jest 9 do 9. Podniósł ktoś tego esterfała. Pewno ten Leo go tam podniósł. Ale jest z tego i taki aspekt pozytywny, bo być może gdyby nie leżał, już by go nie było. Bo on sobie tak pogrywał, ten chłopak, no pomarańczowy gość, no. Ale powiem tak, że i mi się nieraz zdarza, że się gdzieś tam wywalę i nieraz coś mnie podniesie, a nieraz bywa, że nie. Także pewno każdy z nas tego doświadcza. Na razie bitwa taka średnia, jak widzicie. Znaczy tragedii nie ma, ale bo bywają dużo gorsze bitwy i zdarzają się też i lepsze. No ale sytuacja jeszcze może pokazać, że dobra, te lighty przyszły tutaj na prawej stronie, zostawili to wszystko same sobie. Taka psychika sta... O, właśnie jest gość, o tym mówiłem. Weszło jak w masło, dobra. Przeciwnik oberwał. Standard B został nieco zredukowany. No ale niestety mamy długie przeładowanie. Co ten gość tam tworzy? Niestety standard B nam uciekł. No a ten Hellcatem co? Wyjdzie czy nie? No wyszedł. No ładnie go sieknęliśmy, to 2-4-7-4. A tam jeszcze ta dziesiątka. No i właśnie, nie wiadomo jak tu zagrać. Chodzi mi o tego standarda B. To magazynek jest. A właśnie wyszedł. Tego możemy teraz puknąć. Dobra. Musiał poczuć. Ale jest po prostu gość dziwny. Zbiera buły i idzie. No po prostu bez komentarza to zostawię takie zachowanie w grze. No ale to widzicie, właśnie tak przychodzą ludzie grać na tamtedy ta dziesiątka jest, no ale co tam się, że on może tu wyjdzie? Się podświetlę za chwilę. No, odwróć się dobrze. No i proszę bardzo. Strzelił na pałę gość. Jak widzicie, jest 11-11.
ale goście mają w tej chwili 2 dziewiątki, nie zdążyłem policzyć. Chętnie bym dobił tego standarda, ale nie wiem, gdzie on się podział. Jest dość niekorzystnie, bo jest i Super Hellcat, i ten standard, ale nie wiem, gdzie one się podziały. No i zaraz jest tam ta T10, nie? Więc nie będę się tu pchał, bo ja mam dość długie przeładowanie. Może się to dla mnie przykro skończyć, chociaż mam pełen damage, to zaraz mogę nie mieć go w ogóle i wrócić do garażu, a szkoda by było przegrać tę bitwę. Ale nie wiadomo, co się z nimi stało. Nie wiem. No po prostu standard i Hellcat to jest napyknięcie, ale ta T10-ka, ona chyba miała cały zapas full HP. Nastrzeliłem do niego, jak widzieliście. Tak polosowało, że jest ten standard. O. Dorwaliśmy go! Musiałem go po prostu dojechać, czyli dotaranować. I pojawił się Super Hellcat. No gdzie ty jesteś? No a właśnie. O! Gąsienic uszkodzona. Dobra. Pojazd przeciwnika zniszczony. Ale bułę nam wsadził, jak widzieliście. Mamy ponad 4000 nastrzelane, co jest dość przyzwoitym już wynikiem. Nieczęsto się trafia w randomach. Na 8. Ostatnio mam problem ze znikającymi pociskami, które niby wchodzą w cel, ale efektu nie widać. Nie wiem, czy wy też tak macie. Aha, jest ta 10, ale z chłopakami, z którymi gram, to też mi tak właśnie mówili. No, pokaż się tu, ładnie się odkręcił. Dobra, ładnie polosowało. On jest ślepy, jak widzieliście, walę do gościa. On... Niby ja jestem ślepy, ale ten gość jest ewidentnie jakimś ślepcem. Dobra. Mam goldową amunicję załadowaną na tę T10. O, arta mu tam sięgnęła. Idę tak, żeby on nie widział mnie, zobaczył dopiero na sam koniec. Jest tutaj ten STRV. On chce zdobyć fraga. No bo ta 9 i tego, jak widzicie, WN za tą bitwę wyszedł ponad 9000. Także bardzo ładnie. No jest 4500 tego damage'u, jak widzicie. Tak, no i chyba będziemy mieli fraga. No tak, tylko że damage był niski. Dobra, ja dziękuję wszystkim i zapraszam ponownie. Siema.